Czy wiesz, że Polacy zapomnieli w 2022 roku odwołać 17 milionów wizyt u lekarza? Czy wiesz, że w naszym kraju działa infolinia przy Rzeczniku Praw Pacjenta i właśnie tam możesz zgłosić, jeżeli twoje prawa zostały złamane? Czy wiesz, że w Polsce działają organizacje pacjentów, to prężnie działające jednostki, które doradzają w sejmie i sanacie i mają realny wpływ na to, jak wygląda sytuacja chorych w naszym kraju? Na te i inne tematy będę rozmawiać w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent z moim gościem Igorem Grzesiakiem, który jest wiceprezesem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego programu. Dzień dobry Monika Rachtan. witam Państwa w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent. Masz 45 lat, jesteś zdrowym człowiekiem i nic ci nie dolega. No świetnie, gratuluję. Ale za 15 lat 60 i wtedy mogą pojawić się choroby populacyjne, nadciśnienie tętnicze, POHP, cukrzyca typu drugiego. Problemy z sercem. Kiedy takie choroby się pojawiają, my bardzo często obarczamy nimi siebie, ale także swoich bliskich. A gdyby tak poszukać pomocy u organizacji pacjentów? Zastanawiałeś się w ogóle, czym taka organizacja się zajmuje? Jeżeli nie wiesz, to moim gościem jest dziś Igor Glesiak, który jest wiceprezesem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który jest partnerem tego programu. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. I wszystko opowie, co te organizacje pacjenckie robią, prawda? No mam nadzieję, mam nadzieję, że trochę przybliżę ten temat, bo, bo wiem, że nie jest takie oczywiste. Dla, dla Polaków w ogóle nie jest takie oczywiste też to, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, a mhm. organizacjami pozarządowymi właśnie są organizacje pacjentów. Ja może to tak jeszcze skrótowo przedstawię w ten sposób. Mamy segment organizacji pozarządowych, które dzielą się na organizacje działające w różnych obszarach ochrony zdrowia, praw zwierząt, środowiska, praw obywatelskich, no i też jest to taki segment ochrony zdrowia. I ten segment ochrony zdrowia wcale nie jest taki mały, tam działają takie duże. Dużo organizacji, o których pewnie tutaj słuchacze, trochę więcej wiedzą jak e, WOŚP między innymi jak te takie fundacje. E, tak, WOśP wszyscy znamy, co e, świątecznej pomocy, tak. dokładnie, jakby, to jest organizacja pozarządowa, tak, ale również jakby zakwalifikowana w tym segmencie ochrony zdrowia. E, jest bardzo wiele takich organizacji, które tutaj też e, na pewno e, nasi odbiorcy przekazują też te, 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 te tak, tak zwane 1,5%, bo teraz mhm. już się, to się zwiększyło. No ale wśród tych, tego obszaru, tych organizacji pozarządowych działających w ochronie zdrowia, jest taki, można powiedzieć, podsegment organizacji pacjenckich. Mm -hmm. I to jest taki podsegment, który to się w, za granicą na zachodzie nazywa Patient Advocacy Groups, mm -hmm. czyli to są takie organizacje rzecznicze. No bo to się trochę też zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, tak na dobrą sprawę. Teraz, bo to, to nie jest tak, że te organizacje powstały no, w ostatnich 10 latach czy 15. Tak. One, tak na dobrą sprawę, funkcjonują już tutaj w naszym, tak, wspierają pacjentów już od ponad 30 lat. Ja przynajmniej znam takich organizacji, które teraz właśnie obchodziły 30-lecie. To też być może znana, wielu, wielu odbiorcom tutaj będzie Federacja Amazonek. Mm -hmm. Już 30 lat działają? 30 lat już Dziewczyny? działają. Dokładnie, no tak. i się rozwijają. Jakby to jest takby wielka struktura, która, która swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. I to jest taki wspaniały przykład takiej właśnie organizacji pacjenckiej, takiej oddolnie, oddolnie stworzonej przez pacjentki do te 30 lat temu. To są organizacje. Które miały na celu przede wszystkim pierwotnie nieść taką samopomoc mm -hmm. również pacjentom, pacjentkom, którzy, którzy są w takiej sytuacji, w jakich się znalazła osoba, która na przykład postanowiła zacząć działać bardziej aktywnie. Czyli my mówimy też. Teraz... Czyli chcą pomóc trochę sobie, a trochę. To na początku. Czy się... no, widzą te problemy, prawda? Bo... Tak, tak, bo ja, ja tutaj zawsze lubię pokazywać to na przykładach. To jest tak jak Fundacja Urszuli Jaworskiej, być może też, też znana. Ula Jaworska to też chyba nikogo, nikomu nie trzeba przedstawiać tej osoby, która jest zaangażowana też już, już tutaj nie chce, to będzie też już około 30 lat, praktycznie. Pierwsza osoba, która przeszła w Polsce przeszczep szpiku kosnego. Mm -hmm. Dzięki czemu żyje, aktywnie działa od, tam, od tamtego czasu. I, I to najczęściej to właśnie jest taka droga. Tak. Osob, w pewnym momencie ktoś z nas choruje to może być każdy z nas, możemy zachorować również dzisiaj i szukać takiej informacji na temat na temat właśnie naszej choroby, na temat tego w jaki sposób ją diagnozować, w jaki sposób leczyć, w jaki w jaki sposób można uzyskać pomoc. I bardzo często w tamtych czasach było tak, że jakby nie było żadnej informacji. Lekarze nie mieli tej informacji, nie było, nie było aż takich tak dobrze rozwiniętych technologii medycznych jak dzisiaj w całej farmakologii, która umożliwiała tak na durną sprawę dojście pacjenta. Do zdrowia, bardzo często wtedy to mówiło się rak to wyrok, tak? a dzisiaj się mówi rak to nie wyrok. To jest, to jest choroba, po prostu choroba jak każda inna, przewlekła. Już też odchodzi się od takiej nomenklatury nazywania walki z rakiem. Tak? Znaczy nie, nie mówimy walka, tylko po prostu to jest choroba, którą jak każda inna, z którą sobie możemy poradzić. No i te organizacje w ten sposób budowały, budowały też swoje struktury na przestrzeni tych, tych kolejnych lat. I, I tak jak mówię, pierwotna ich rola była taka trochę samopomocowa, dalej one tak w większości funkcjonują, bo są organizacje pozarządowe. Organizacje pacjentów dzielą się na stowarzyszenia, czyli takie właśnie struktury, które grupują wśród, wśród swoich wśród tego, tej organizacji pacjentów w takiej samej sytuacji, czyli są to zrzeszenia osób chorych oraz fundacje działające dla dobra też tej grupy, grupy chorych, danej grupy chorych, po prostu dla, dla, dla chorych. I, I to też się zmieniło. Organizacje bardzo ewoluowały przez, ten, przez te 30 lat. Dzisiaj mamy na dobrą sprawę taką, już obserwujemy to, że organizacje odkry, odgrywają coraz większą rolę w, w ogóle w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, systemu ochrony zdrowia. Ponieważ są głos pacjentów jest również uwzględniany w bardzo wielu w takich momentach istotnych dla funkcjonowania tak, tego na przykład systemu. Kiedy są jakieś dyskusje, ostatnio nawet przyglądałam się dyskusjom, które odbywały się w Sejmie. Komisja Zdrowia wiadomo działa i przygotowuje nowe przepisy i tam właśnie widziałam, że przedstawiciele organizacji pacjentów na równi z innymi osobami, z ekspertami zasiadali, i rozmawiali przy wspólnym stole, żeby właśnie wypracować takie rozwiązania, które będą dobre dla klinicystów, jak im się wydaje, tak że klinicyści zalecają, że one powinny być takie i takie, ale też żeby zobaczyć tą perspektywę pacjenta, głos pacjenta i uwzględnić w tych tych nowych przepisach. Tak. Więc to jest standard już dzisiaj. Tak, to jest bardzo ważne i to się też bardzo zmienia. My teraz mówimy o medycynie, która jest oparta nie tyle o, o wartości, na wartościach, tylko, tylko perspektywie patient-oriented medicine, czyli medycynie zorientowanej na pacjenta. I to właśnie widać między innymi w, w tym dyskursie publicznym, w którym uczestniczą również przedstawiciele organizacji pacjentów. A powiedz mi, bo jeżeli mamy medycynę, która skupia się na tym pacjencie, to co zwykły pacjent, który stoi w kolejce do kardiologa, piątą godzinę załóżmy. Czy on tam odczuje jakieś działanie organizacji pacjentów? Czy on może zrobić coś, czy ta organizacja może zrobić coś, żeby on stał w tej kolejce krócej? Bo wiesz, są problemy, z którymi mierzą się pacjenci dzisiaj w swoim życiu i my mówimy o jakichś przepisach, które powstają, mówimy o jakichś kampaniach, ale tak naprawdę tego pacjenta, 70-latka, to zupełnie nie dotyka, bo on stoi w tej kolejce i jest bardzo zły. Ja wiem, ja wiem tak niestety jest. Do nas trafiają bardzo często. Mamy po kilkadziesiąt telefonów w tygodniu właśnie pacjentów, którzy, którzy do nas trafiają i, i, i starają się w jakiś sposób pozyskać pomoc właśnie w takich sytuacjach, o których ty mówisz, bo. My trochę żyjemy jako organizacje pacjentów, trochę zupełnie, znaczy w innym świecie. I ja też mam takie wrażenie, że jakby takiego zwykłego statystycznego, nie chcę tu nikogo obrazić, statystycznego pacjenta, tak, którym też mogę być ja, możesz być ty. No Niewiele w sumie interesuje, co robią organizacje, bo nawet nie wiem, że takie organizacje no funkcjonują. Właśnie, tak. Ale dzięki tym organizacjom, no, tego niestety my nie możemy. Hmm, Wprost komunikować, bo jakby nie, nie na tym się opiera nasza rola, też, żeby jakby chwalić się naszymi działaniami, sukcesami, tak? bo, to, bo to nie o to chodzi. Działamy dla dobra pacjenta. I właśnie dla dobra pacjenta między innymi z inicjatywy organizacji powstała ustawa o rzeczniku praw pacjenta, prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. No, fundamentalna ustawa, jeżeli mówimy w ogóle o poczuciu bezpieczeństwa i prawach pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Właśnie to organizacje pacjentów, stowarzyszenie Premium non Nocere, które podjęło pierwsze aktywne takie działania w tym zakresie, doprowadziła w ogóle do tego, żeby powstała taka dyskusja na temat tego, żeby powstał Urząd Rzecznika Praw Pacjenta i ustawa dla pacjentów. Ale czy myślisz, że pacjenci znów odczuwają ten realny wpływ? No bo... właśnie, tak, no, no, to, jest, to jest trochę tak. Odczuwają, ale tego nie widzą. Ja bym może tak trochę przewrotnie powiedział, bo działalność tych organizacji, która jest właśnie oparta tutaj o takie wewnętrzne, można powiedzieć, starania się tutaj współpracy z klinista, klinicystami, z resortem zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia, bardzo często mają te swoje implikacje w rzeczywistym świecie, potem w jakim funkcjonuje pacjent. I na przykład fakt, że osoba chora na raka, ma dostępny na przykład jakiś lek, który do tej pory w ogóle nie był kompletnie dostępny dla, dla tej grupy chorych, bądź na przykład y, y, sytuacja y, rodziców y, dzieci z SMA. No to jest niewątpliwie sukces organizacji pacjentów w naszym kraju, że, ten, że to leczenie dla, dla, dla dzieci z SMA jest dostępne. Y, bo to, to są zabiegi właśnie tych organizacji, które doprowadziły do tego rodziców tak naprawdę. Tak? My mówimy o organizacjach pacjentów, ale to, to, są, to, to, jest, to, 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 to są rodzice Którzy robili to wszystko dla dobra swoich dzieci, doprowadziły do tego, że to leczenie jest. I takich przykład, przykładów można by bardzo wiele wymieniać, ale pacjent oczywiście idąc potem i czekając kilka miesięcy w tej kolejce, on oczywiście tego nie widzi. Znaczy, on widzi, że ten system funkcjonuje nieefektywnie. I ma rację, bo on, bo on funkcjonuje nieefektywnie. tak? I my też jakby zdajemy sobie z tego sprawę, że. Będąc trochę bliżej, można powiedzieć, tego, tego, tego systemu, również próbujemy podjąć pewne działania, żeby ten pacjent rzeczywiście miał poczucie bezpieczeństwa, miał, miał e, możliwość korzystania z tych świadczeń bez zbędnego oczekiwania, żeby, żeby kontakt z lekarzem, z, ze środowiskiem medycznym, no, był. Tak na dobrą sprawę w oparciu o te postawy humanistyczne, o których my mówimy, tak, że pacjent nie był tylko i wyłącznie traktowany przedmiotowo, ale podmiotowo. I, i to jest niestety praca, którą, która cały czas jest przez nas wykonywana, i cały czas my staramy się, żeby to się zmieniło. No ale jednak patrząc na statystyki, na to w jaki sposób pacjenci, yy, obywatele, tak? bo każdy z nas jest pacjentem, y, czasem korzystającym ze świadczeń, czasem, czasem niekorzystającym. Jak oceniają organizacje pozarządowe? Taki jest raport właśnie Stowarzyszenia Klon który yy -y, poka pokazuje właśnie jak obywatele oceniają poszczególne segmenty ochrony działalności organizacji pozarządowych. To najgorzej oceniają ochronę zdrowia. Ale to chyba my w Polsce w ogóle lubimy narzekać na, 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 na to, tak? jak ta ochrona zdrowia wygląda. No bo powiedz mi, czy zapytam o przykłady. Dostajecie jako Instytut Praw Pacjenta i Edukacji zdrowotnej różne wiadomości od pacjentów. Ja też czytam komentarze, które pojawiają się na waszych mediach społecznościowych, kiedy wy staracie się edukować, przygotowujecie dla pacjentów materiały. I tam są komentarze, które, przepraszam, ale dla mnie obrażają waszą pracę. Po prostu. Pacjenci piszą. Bardzo złe rzeczy, a wy dla nich pracujecie, bo chcecie dla nich zrobić coś dobrego. No i teraz, czy to nie jest tak, że taki statystyczny Polak po prostu lubi tak nawrzucać tych narzekań, narzekań, narzekań na tą służbę zdrowia, a sam nie odwołuje wizyty? I mamy w ostatnim czasie bardzo głośną debatę na temat tego, jak zachowują się pacjenci w Polsce. Tak, no bo ja bym tutaj nie chciał nikogo tłumaczyć. No to, to wynika pewnie z jakiejś tam frustracji. Tak, ja na początku też bezpośrednio starałem się w jakiś sposób wchodzić w dyskusję z osobami, które w jakiś tam sposób starały się. Wyartykułować swoje niezadowolenie pod naszymi na przykład akcjami, które no właśnie tak jak podkreśliłaś, one są dla, dla, dla pacjentów. One, są, one to są, to są działania, które, przez które my staramy się trochę też edukować społeczeństwo w zakresie właśnie profilaktyki. Dzisiaj też to robimy. Edukacji prawda? zdrowotnej, dokładnie. No i jakby zazwyczaj jest tak, że jednak ten ma, ta informacja, jeżeli trafia do osób, które są nią zainteresowane. Odbierają pozytywnie, no to tam dadzą, dadzą jakiegoś lajka, powiedzmy. Mm -hmm. Tak, no nie piszą, o wspaniały artykuł, wspaniała inicjatywa, i tak dalej. Dziękujemy. Dziękujemy. No, my też tego nie oczekujemy. No, zazwyczaj pojawia się ten hejt. No, ten hejt, niestety, on jest, on się nasila. Tego, tego nie było kiedyś. Ja to też zauważyłem, że, że to w ostatnich latach dopiero mniej więcej. Szczególnie w tych mediach społecznościowych, w których my działamy, tego nie było. Mówimy o Facebooku, mówimy na Twitterze to oczywiście zawsze chyba inaczej wyglądało zupełnie inny odbiorca zupełnie inny obszar też komunikacji. No. Tak, i to podkreślamy również w naszej, w naszej pracy, że jakby pacjent pomimo tego, że ma swoje prawa, ma również obowiązki. I ja wiem, że z tym się na przykład też wielu odbiorców nie zgadza, tak, no bo już podkreśla, że nasz, naszym obowiązkiem jest płacić podatek, płacić tą składkę na tą, na tą, na tą ochronę mhm. zdrowia i na dobrą sprawę potem my z tego nic nie mamy, tak? No bo nie możemy się dostać do takiego czy innego specjalisty, albo się możemy dostać za trzy lata. Bardzo często niestety już wtedy ten, ten problem zdrowotny nie jest Ponieważ ten pacjent na przykład może już nie żyć. No i takie są sygnały, które my otrzymujemy od, od, od pacjentów. Ale pamiętajmy, że na ten system wszyscy się składamy. Ja też się składam, ty się składasz. Tutaj nasi słuchacze też się składają. I ja nikomu nie życzę, żeby korzystał z tego systemu. Oczywiście, nie dlatego, że... że on jest zły. Tak, ja nikomu nie życzę źle po prostu. Ja, ja nie życzę nikomu tego, tego, żeby zachorował, żeby musiał korzystać z tego systemu. Ale jeżeli już musi, no to wtedy rzeczywiście widzi te wszystkie bariery, widzi te problemy, które bardzo często niestety sami sprawiamy. Bo jeżeli nie odwołujemy na przykład wizyt lekarskich, tak, a w Polsce to jest takim uczestniczymy w takiej kampanii, teraz odwołuje nie blokuje. Tak, jest taka kampania. Y i podkreślamy, że jakby to jest bardzo istotne, aby od, jeżeli nie korzystamy z tego już, nie jest tam potrzebne, tak? bo, bo zmieniła się sytuacja. Często było też tak, że pacjenci się zapisywali do różnych specjalistów na tak? zapas. Na zapas. No, to, to, to różnie, tak? To już też, też pewne te, te systemy informatyczne też zmieniają trochę te możliwości. Trzeba dojnieść skierowanie, dostarczyć itd., i tak dalej, wtedy wypadamy z tej kolejki, gdzie nie ma tego skierowania i tak dalej. Ale do niedawna to wyglądało tak, że te 17 milionów wizyt rocznie to były dane NFZ-u, które, które jakby są prezentowane, dotyczą nieodwołanych wizyt. No to proszę sobie teraz to przeliczyć na no. to, jak to mogłoby skrócić te kolejki. Z drugiej strony widzimy patologie, no bo to mówię, to, to, to nigdy nie, nie... Zawsze moneta ma dwie strony, więc są takie patologie, które na przykład... Jakby je powoduje źle działający system. Bo jeżeli pacjent na przykład ma skierowanie, powiedzmy, do dermatologa, do nie wiem, do. Mm, do specjalisty, do którego idzie z danym schorzeniem. No oczywiście droga jest taka, że pacjent najpierw musi iść po skierowanie, tam w artykule 57, oczywiście o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest określone, do jakich specjalistów nie trzeba tego skierowania. Od Pod razu raz. jakbyś mógł zdradzić, czy są tacy specjaliści? Są, to, których... jest, to jest psychiatra, to jest onkolog właśnie, to jest wenerolog, to jest dentysta. Bo to u nas tak pra pra praktycznie to nie istnieje, nie istnieje. ale jest. Myślisz, że ktoś chodzi do dentysty na NFZ. Ja przepraszam, ale nie znam takiego człowieka. No, kiedyś to chyba tak po prostu. Ja nie znałbym odważnego, który by się zdecydował, <laughs> ale, ale może, nie, może nie jest. Tak, tak. No to może przemieńmy ten temat. Dobrze, oczywiście. Można korzystać. Można, można. korzystać bez skierowania. E oraz ginekologi i, mm -hmm. i położnik. To jest bardzo jakby, ograniczona paleta, więc jakby ta ścieżka pacjenta zawsze ona jest taka. Że najpierw idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, tam zazwyczaj nie ma takich barier dużych do tego, żeby się dostać i, i uzyskać to skierowanie, jeżeli jest potrzebne, właśnie bo to jest lekarz pierwszego kontaktu. No i potem tak na, na drugą sprawę ta sytuacja, w którym ten pacjent musi pójść do specjalisty i bardzo często czekać długo do tego mhm. specjalisty, jak się to stanie z tym danym schorzeniem, które, które jakby zweryfikował lekarz pierwszego kontaktu, Pacjent otrzymuje w gabinecie diagnozę, że jeszcze na przykład, nie wiem, jest drugi pierwszy do usunięcia, mm -hmm. albo jest jakby dru, dru, druga, jeszcze jakby. no I musi przyjść jeszcze raz za. Tak, i on nie może zrobić. Nie może tego zrobić nie może. w ramach, ale ten właśnie, to lekarz nie może, bo nie chce, czy lekarz nie, nie może, bo, system mu na to bo nie. systemu na to nie pozwala. I teraz tak, on musi wyjść z tego gabinetu. Wrócić po skierowanie? Chyba nie po skierowaniu już nie musi wrócić, ale musi z powrotem iść do, wrócić do kolejki. Wszyscy tak? jesteśmy sfrustrowani taką no. sytuacją i lekarze, no bo przecież to też nie jest wina tych lekarzy, więc pewnie lekarz wolałby już nie mieć tego pacjenta drugi raz, załatwić go na tej jednej wizycie. Pacjent jest sfrustrowany, no to teraz... Czekam na dobre informacje, bo wiem, że działasz przy Ministerstwie Zdrowia w wielu projektach. Czy dzieje się coś, co może spowodować, że te absurdy, które są w systemie, przestaną siedzieć? Czy... Znaczy ja mam nadzieję, że tak. Ten, ten, ten prosty absurd na pewno my będziemy na ten temat, bo właśnie my to wiemy od pacjentów, którzy, mhm. którzy po prostu nas dzwonią, piszą i zgłaszają nam takie problemy. Będziemy na pewno podnosić, tak? Już wstępnie rozmawialiśmy właśnie w Radzie Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. No i tak oczywiście to nie jest informacja z resortu, tak, to jest taka między nami, mm -hmm. pacjentami, jak to tam sobie dyskutujemy, no że to jest kwestia zaufania. No bo jakby nikt nie, nie, wprost nie może, nie może, nie ma informacji, no tak na dobrą sprawę, a ile ten lekarz rzeczywiście wyciął tych pieprzyków na takiej jednej wizycie. No ale to trzeba zrobić takie mechanizmy, stworzyć takie mechanizmy mm -hmm. wspólne, jakieś takie do zaufania pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcą, mm -hmm. A żeby nie tracił na tym potem finalnie pacjent przecież, bo no pacjent jest i... najważniejszy, tak. Tak, ale co za różnica też ile? No, bo czy my wiemy w ogóle, czy on finalnie wyciął, jeżeli nie jesteśmy urzędnikiem, który patrzy tylko w dokumenty. No to są no... procedury, które są wyceniane, więc. No właśnie, no ale no, nie, nie jesteśmy świadkami tego wycinania tej zmiany, więc tego pieprzyka. Więc kiedy pacjent przychodzi do lekarza i lekarz mu wycina, czy jeden, czy dwa, czy pięć, no to po prostu musi to wpisać. No i musimy temu lekarzowi. Ja też tak uważam. Też tak uważam, no nie wiem, będziemy ten temat na pewno podejmować, jak również jeżeli Państwo tutaj, którzy nas słuchają, również zetknęli się z jakimiś takimi, można powiedzieć, absurdami. Które można pisać do Was? Można pisać. Można pisać pod komentarz Tutaj rozumiem, że to będzie tak. dostępne na YouTubie, można pisać w komentarzach, tak my to po prostu postaramy się zebrać i no i oczywiście przekazać i, i, i dyskutować nad tym, żeby, żeby to rzeczywiście, jeżeli jest to rzecz prosta, i tak na dobrą sprawę. Nie systemowo skomplikowana, no, to, no to, 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 trzeba to trzeba to pokazać palcem i zmienić. A żeby zachęcić pacjentów do tego, żeby faktycznie do Was pisali, yy, mówię, że nie chcesz się chwalić sukcesami, ale na pewno znajdziesz coś takiego, co w ostatnim czasie udało Wam się osiągnąć, o co dużo walczyliście yy, i co zmienia realnie życie pacjentów. Czy coś takiego w ostatnim czasie przychodzi Ci do głowy? Yy, my... Tak, na dobrą sprawę, nasz profil działania jest, polega, polega na tym, że my jesteśmy taką organizacją, która stara się wspierać inne organizacje pacjentów. Czyli, można powiedzieć, że nie jesteśmy formalną federacją organizacji, aczkolwiek staramy się działać dla dobra również pacjentów poprzez działalność innych organizacji pacjentów. Więc, między innymi, jakby z takich, można powiedzieć, sukcesów w ostatnim, w ostatnim czasie, które poniekąd pośrednio, dzięki naszej działalności udało się osiągnąć, no to, jest, to jest to, że powstał zespół do spraw endometriozy w Ministerstwie Zdrowia, w końcu. Mhm. Bo to jest. To jest I czym ten zespół się zajmuje? No zespół ma, tak na dobrą sprawę, ma wypracować zasady postępowania, diagnostyki postępowania i leczenia endometriozy w Polsce. Bo... To był niczyj problem, prawda? Znaczy nikt go nie chciał zabrać, nikt go nie chciał wziąć. Tak jakoś bo... tak nie było, nie było tak, tak, tak zwanego tutaj sternika tego, mm -hmm. tego I teraz tego będą tematu. centra, które będą się zajmować leczeniem? To na razie jest jeszcze cały czas w procesie tutaj jakby prac zespołu. Ja nie jestem członkiem zespołu, więc jakby nie znam szczegółów, ale zachęcam Cię, abyś tutaj zaprosiła. Wiem, że ma być profesor Biedziński, tak. Tak? który tak. jest członkiem zespołu. Więc o, jakby myślę, że, to, że on przedstawi więcej informacji. To na ten temat. Zapytamy pana profesora, bo to też bardzo ważny problem, o którym było głośno w Polsce. Wiele kobiet w Polsce cierpi, i tak naprawdę szuka pomocy u wielu specjalistów, którzy no, nie mogą się tym problemem zająć, bo to też nie, nie zawsze jest tak, że, że nie chcą. Ehm, pacjenci narzekają na służbę zdrowia, mówią, że jest źle, że procedury lekarze, którym się. Nie chce, nie lubią pacjentów, ale sami lekarze też narzekają na służbę zdrowia. No bo mówią, że kształcenie w naszym kraju obecnie nie jest takie, jak oni by sobie tego życzyli, że lekarzy jest za mało z drugiej strony, czy że właśnie system nie pozwala im na wiele rzeczy. Czy ty uważasz, że te problemy, o których dziś mówią lekarze, medycy, nam wszystkim, społeczeństwu, czy one są prawdziwe, realne, czy. Są prawdziwe, oczywiście, bo tak my wszyscy współtworzymy ten system i zawsze my podkreślamy, że jakby wszystkie strony zawsze w dyskusjach zawsze podkreślają, że najważniejszy jest pacjent, że to pacjent jest tym funda fundamentem tego, tego całego systemu, bo my również bez ale to tutaj można powiedzieć, takie przepychanki są, tak? bo co byście zrobili bez nas pacjenci, gdyby nie lekarze, a my, no a my znowu odpowiadamy, a co byście zrobili, gdyby nie pacjenci? To no, no, zawód nie dwie, byłby potrzebny. Dwie strony barykady, jakby jesteśmy zawsze stawiani. Yy. Niestety. Stara się tutaj, jakby bardzo, bardzo często stara się nami grać, tak? tak. Po, właśnie pomiędzy środowiskiem lekarskim a pacjentami. My współpracujemy ze środowiskiem lekarskim, oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że trochę gramy do różnych bramek, tak? bo, bo jakby my widzimy jedną kwestię zupełnie inaczej, niż na przykład widzą ją medycy, i to jest całkowicie, całkowicie zrozumiałe. My, my jesteśmy odbiorcami tego. Tego systemu, ale lekarze są pracownikami tego systemu. Mhm. Więc, jakby, no to jest ta zasadnicza różnica. I oczywiście uważamy, tak jak podkreślaliśmy to przez wiele lat, kwestia wynagrodzeń dobrze, że w końcu została w Polsce raz na zawsze ucięta to już jakby przynajmniej skończyła się dyskusja na temat pieniędzy dla. Tych dwóch grup można powiedzieć, bo nie możemy mówić o wszystkich grupach. Oczywiście. Mówimy tylko o lekarzach i pielęgniarkach tak na nową sprawę. A jeszcze jest kwestia przecież i ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych. Tak, ogrom pracy. To chyba ostatnio nawet któryś z klinicystów, który zajmuje się leczeniem pacjentów onkologicznych, powiedział, że problemem nie będzie to, że pacjenci będą chorować na raka, bo to jakby wiemy o tym, że, że tak będzie, ale że nie będzie miał kto ich diagnozować, bo dzisiaj tych diagnostów, tych, którzy siedzą w laboratorium, oglądają ze szkiełkiem te nasze zmiany nowotworowe, że chyba średnia ich wieku to jest powyżej 60 lat, że nikt nie chce tam pracować, bo studia są strasznie ciężkie. A Płaca. No, a płaca jest niestety cały czas jakby niezreformowana, można powiedzieć, jakbyśmy tak uż, użyli takiego sformułowania odnośnie tego, co się zadziała ostatnio w płacach lekarzy i, 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 i pielęgniarek. Tak? To są te wyzwania oczywiście, bo tak jak chciałem podkreślić, pieniądze już w pewnych grupach nie są, nie są jakby tym wiodącym tematem, no ale cały czas jakby... My widzimy, rozmawiamy, spotykamy się ze środowiskiem i wiemy, jak to wygląda, że lekarze pracują na kilku etatach. Że, ale to nie dlatego, że na przykład mm, oni tak chcą, tylko, tylko właśnie tych lekarzy jest za mało. No ale, bo... I nie zostawią pacjenta, po prostu nie zostawią pacjenta. tak? Bo są też tacy lekarze, które, które na, naprawdę, i znam takich lekarzy bardzo wielu, dla których pacjent jest najważniejszy. Ale kwestia właśnie znowu organizacji tej pracy. Tego, że lekarz na... Na wizycie musi poświęcić więcej czasu nie pacjentowi, ale tak na dobrą sprawę formalnością, które w jakiś tam sposób mogłaby go w tym wyręczyć asystentka medyczna, mm -hmm. która, która jakby zajęłaby się całą dokumentacją. To jest kwestia zorganizowania pewnych pewnych tutaj, jakby też organizacji pracy. Było takie badanie, które Fundacja Kits robiła, to było akurat w szpitalach dziecięcych, w jaki sposób. Pacjenci, rodzice oceniają funkcjonowanie szpitali dziecięcych w Polsce. No to akurat są szpitale, które są chyba bardzo dobrze zorganizowane i infrastrukturalnie, i jeżeli chodzi o kadry. Oraz też kadry, zadano to, to, to pytanie. No, no to kadry najczęściej właśnie zgłaszały tą organizację pracy, przeciążenie mm -hmm. tą, tą, tą kwestią administracyjną. I to mi się wydaje, jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o pracę lekarzy, jak również to rzeczywiście, tak jak podkreśliłaś średnia wieku diagnostów jest bardzo wysoka. To samo mamy, jeżeli chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu. Tak, to prawda. Bardzo wiele, bardzo przy wielu specjalizacjach w ogóle nie ma chętnych. Chyba radiolodzy to też są tak, więc... lekarze, których... I znowu, no, lekarze, powiedziałeś, że narzekają na system kształcenia. Na, na ten, który jest, nie narzekają, tak, bo on... Znaczy... To należy podkreślać, że nasi lekarze są jednymi z lepszymi specjalistami. Tak. No dobrze, w Europie, na pewno, a być może i na świecie, bo jakby ten system nauczania, który jest u nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I są obawy teraz, no, można powiedzieć, uzasadnione, bo my tego dzisiaj nie wiemy, jak to będzie wyglądało, jak będzie, jak będzie wyglądało kolejne jakby kolejne lata edukacji tych, tych kadr medycznych, w momencie kiedy zwiększyliśmy można powiedzieć nabór na te studia medyczne, które, które nie są realizowane w oparciu tylko i wyłącznie o uniwersytety medyczne, akademie medyczne, tylko o uczelnie, które, które zgłoszą taki akces do Ministerstwa Edukacji i mogą otworzyć taki kierunek. Nie zawsze mają zaplecze, nie zawsze mają no bo to znowu jest, znowu jest ten sam problem, tak, nie zawsze yy, 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 są odpowied, odpowiednia kadra, zaplecze, yy, centra symulacji, w których ci, ci młodzi, mm -hmm. młodzi studenci będą się mogli uczyć, no ale z drugiej strony, jak nie zrobimy dzisiaj nic... Yy, to zostaniemy z tym, co mamy, prawda? To my, to my tak, to my nie będziemy mieli... Znaczy nie będzie za chwilę miał nas kto leczy. Ale już z drugiej strony zastanawiam się nad tym, yy, co powiedziałeś o systemie kształcenia lekarzy, że lekarze dziś są zadowoleni z tego, jak on wyglądał do powiedzmy 2022 roku. Ale ja też słyszę takie głosy od młodych lekarzy, yy, którzy na przykład yy, korzystają z takich narzędzi, jak tablet, komórka, że... To jak się uczy w Polsce lekarzy, ten ogrom wiedzy, ogrom teorii, które oni dostają, to jest zupełnie niepotrzebne, bo potem masz swój pierwszy samodzielny dyżur i wtedy mierzysz się z tym wszystkim, czego nie przeczytałeś w tej książce, chociaż przeczytałeś mnóstwo innych rzeczy, i że lekarze bardzo narzekają na brak takiej praktycznej wiedzy, że tych godzin jednak w szpitalach, w klinikach jest za mało, a nawet jeżeli oni są, to młodzi lekarze kserują dokumentację medyczną czy robią jakieś inne rzeczy, ale nie dopuszcza się ich do pacjentów i Teraz, kiedy myślę o tych nowych uczelniach, które mają się pojawić, to wydaje mi się, że może one nie będą kształciły profesorów, ale właśnie może będą kształciły takich lekarzy, praktyków, którzy... Pojadą do szpitala wojewódzkiego, zajmą się prostszym przypadkiem pacjenta, a kiedy będzie potrzeba, to wyślą do lekarza, który był uczony na uniwersytecie medycznym, czy, czy w, dużej, w dużym mieście, gdzie szpital miał, gdzie uczelnia miała dostęp do prosektorium, bo teraz dużo jest właśnie podnoszonych głosów, tak. Tak, że nie ma prosektorium, to jak oni się tam będą uczyć? Znaczy, no mi się wydaje w punkt, bo na dobrą sprawę nie każdy, kto będzie, kto dzisiaj idzie na tych nowych uczelniach, na nowych kierunkach, które są potwierane, rozpoczyna tą edukację tutaj pod tym swoim nowym kątem, rozwojem zawodowym. Po pierwsze ukończy tę uczelnię, po drugie nie, nie wszyscy dostaną się na jakiś staż na rezydenturę. Przybędzie lekarz rodzinnych. Przybędzie też, też lekarzy rodzinnych, ale jak to podkreślał wczoraj słyszałem, prezes Jankowski, no, to będą tacy prawie lekarze. No i mam nadzieję, że nie będą to prawie lekarze, że to rzeczywiście ci, którzy ukończą. I to trochę jest tak, że to rynek powinien zweryfikować tą jakość. My mówimy bardzo wiele o jakości w ostatnim czasie. Więc to też mi się wydaje, że na przestrzeni tych no 10 lat, bo 9, 9 lat, no bo tyle zajmuje kształcenie już takiego całkowite od ukończenia studiów staż i rezentura lekarza, to tak na dobrą sprawę ta jakość będzie odgrywała kluczową rolę. I to tak, jak mamy, w pewnym momencie mieliśmy uwolnienie tych zawodów prawniczych. Tak? To nie jest tak, że przecież tych kierunków było mnóstwo na tak. każdej uczelni, <laughs> można powiedzieć, ale to nie <laughs> jest tak, że dzisiaj każdy jest sędzią, dzisiaj każdy jest prokuratorem i dzisiaj każdy jest mecenasem czy radcą prawnym. Tak? Znaczy, no, są osoby, które rzeczywiście są predysponowane do wykonania pewnych, pewnych stanowisk, pewnych prac. Jeżeli chodzi o lekarzy, no to, to musi być to osoba, która ma te wszystkie uwarunkowania. Etyczne również, empatię, tak? poza tymi oczywiście, o których ty powiedziałeś, teoretyczne, tak. bo, bo to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o pracy z pacjentem. Ale nie zawsze tak, taka osoba, absolwent takich studiów, musi być, musi być musi pracować z pacjentem. Znaczy, no to, to, to jakby po pierwsze, tak jak mówię, rynek powinien to zweryfikować. Ja Myślę, że rynek to jest najlepsze miejsce, które to zweryfikuje, no bo. To potem my zobaczymy, czy mamy dobrych lekarzy, czy nie. Jednak to, że ktoś kończy jakieś studia, tak jak mówisz, to nie znaczy, że będzie, jeżeli ktoś kończy studia, załóżmy kosmetologię. To przecież nikt nie powiedział, że ta pani będzie na pewno dobrym kosmetologiem, który będzie miał świetne relacje ze swoimi klientkami, bo może ta pani pójdzie do firmy farmaceutycznej czy biotechnologicznej i będzie tworzyć kremy na przykład. To też nie jest nic złego, więc tak samo z lekarzami. Dokładnie, a czy tak mi się wydaje, że na, na ten moment budzić może pewne zastrzeżenia, pewne zastrzeżenia yy, yy, kierunków, tak które rzeczywiście no, jeżeli yy, yy, studenci muszą dojechać tam nie wiem 200 250 km, mm -hmm. były takie chyba przykłady, tak, żeby odbyć jakieś tam zajęcia, no to no to jest nieporozumienie. Ale jeżeli mamy przykład, przecież to nie teraz w ostatnim czasie, tylko otwierania się nowych kierunków na, na uczelniach, które nie były uczelniami medycznymi, jak na przykład Uniwersytet Zielonogórski, gdzie został uruchomiony kierunek lekarski kolegium Medicum i absolwenci już po, po, tych, po tym całym cyklu, można powiedzieć, który, który jakby już się zakończył, no zajęli chyba drugie miejsce w Polsce, tak, jeżeli chodzi o egzaminy. Więc tak no to też, jeżeli jest dobra kadra, dobre przygotowanie, no to no to, to zda egzamin. No, oczywiście, teraz trochę to wygląda niepokojąco w niektórych można powiedzieć lokalizacjach, ale to no, ja też mam nadzieję, że będziemy to po prostu obserwować i, i trzeba będzie odpowiednio reagować. No, nie może być sytuacji takich na przykład, że, że lekarz skończy, nie wiem, studia ek eksternistycznie, czy, czy, czy na zasadzie mm -hmm. jakiegoś, nie wiem, kursu online, no bo tak. takich rzeczy nie możemy dopuścić. A czy w Polsce są łamane prawa pacjentów? No są, niestety są. Co pacjent, skąd pacjent ma wiedzieć, że są łamane jego prawa? I to jest tak, to jest dobre pytanie, ponieważ y, to jest kolejna rzecz, z którą my się bardzo często mierzymy, bo mamy w nas Instytut Praw Pacjenta i Edukacji no Zdrowotnej. Y, no bo jakby to był nasz cel, żeby też powstała ta ustawa y, i promować tą, to w ogóle te prawa pacjenta. Że pacjenci bardzo często wyrzucają nam, że pacjent w Polsce nie ma żadnych praw gdzie te prawa. Prawa są, jest ustawa o rzeczniku praw, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, która została ustanowiona w 2009 roku, więc już no, dużo, duży czas funkcjonuje, aczkolwiek no, jak pokazują badania, czy to nasze, czy rzecznika praw pacjenta. Czy ostatnio też profesora Zbigniewa Izdewskiego, no około 30% społeczeństwa, tylko jakby wie, jakie prawa mu przysługują. Tak? Znaczy, I to jest też ciekawe, bo my przeprowadzaliśmy takie badanie ostatnio i gdzie, gdzie to się potwierdziło, mm -hmm. że te 29% ankietowanych wie, jakie przysługują im prawa. Ale deklaruje, że wie, czy sprawdziliście, że. wie? No właśnie, wie? deklaruje, że wie, że deklaruje, że wie, ale na przykład to jest ciekawe, ale już około 55%. Wie, gdzie zgłosić, kiedy te prawa są łamane. No, w Polsce jesteśmy chyba w tym. Co, to jest ciekawe, bardzo prawda? dobrze wyszkoleni. Tak. No tak, mamy, mamy, mamy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Tam działa taka bezpłatna infolinia dla pacjentów i my zawsze zachęcamy do pacjentów, żeby każdą jakiś niepokojący taką sytuację, która spotkała pacjenta, zgłosić to do, do właśnie do biura Rzecznika Praw Pacjenta na infolinie. I... A dzwoniłeś kiedyś na tą infolinię? Da się tam dodzwonić? Tak, dzwoniłem. Dzwoniłem, da się tam zadzwonić. Oczywiście to jest taka infolinia, która automatycznie nas może przekierować albo do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, albo do, na infolinię NFZ-u. Bo, bo nie wszystkie jakby te, te kwestie, które wynikają z ustawy i, te, mhm. i przestrzeganie praw pacjenta jakby są tożsame z tym, że na przykład nie otrzymaliśmy jakiegoś świadczenia, że jakby, m, świadczeniodawca powiedzmy, postąpiła tak inaczej. no To też są kwestie związane z kompetencjami NFZ-u. I, no i tam, tam pacjent nie mówi Musi wiedzieć tak na dobrą sprawę. Może, może się przełączyć na linie Rzecznika Praw Pacjenta i tam otrzymać informację, że to jest na przykład kwestia do, do zgłoszenia do NFZ-u. Ale te, tak, ale jakby wracając do pytania, te, te, te prawa. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze Cię pomęczę o tą mhm. folię. Bo ja myślę, że dla pacjentów, bo często taki argument pada. Zgłosiłam i tak nic z tym nie zrobią. To jaka jest dalsza droga tej informacji? Czyli co? dozwoniłam się do pani, czy tam jest robot? Nie, nie tam jest, okay. tam jest człowiek. Dodzwoniłam się do pani Kasi. Pani Kasia odebrała telefon, dobra infolinia. Pani doktor odmówiła mi skierowania mnie do gastroenterologa, a miałam objawy i inny lekarz potem powiedział, że um, miałam wrzody, żołądka, bądź cokolwiek innego, więc ten lekarz popełnił błąd, złamał moje prawa, no bo nie dał mi tego skierowania. I teraz co ta pani Kasia robi? Zapisuje to w komputerze i idzie z tym do pana rzecznika? Jak, jaka jest droga tego, tej wiadomości? I tutaj myślę, że należałoby zaprosić kogoś od rzecznika praw pacjenta po to, żeby właśnie przedstawić pacjentom możliwości korzystania z infolinii, z funduszu kompensacyjnego, bo teraz uruchomiony został kolejny fundusz przecież kompensacyjny dla pacjentów badań klinicznych. Już funkcjonują, do, do funkcjonującego funduszu kompensacyjnego szczepień, mhm. oraz będziemy mieli jeszcze fundusz kompensacyjny zdarzeń, tak, który I, co, za to, I co to jest? No to są takie, można powiedzieć, to są, to są takie instrumenty, które umożliwiają pacjentowi uzyskanie odszkodowania bez mhm. ponoszenia jakichś skomplikowanych procedur związanych z zakładaniem sprawy sądowej. Czyli to jest taki, można powiedzieć, pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń. Rozumiem. Czyli jeżeli wystąpiło jakieś zdarzenie, Składa się wniosek, ten wniosek kosztuje 300 zł. W uzasadnionych przypadkach, oczywiście w takich, w których pacjent uzasadni, że jakby no nie ma tych pieniędzy, po prostu jakby jego sytuacja życiowa nie pozwala mu, żeby zapłacić. No, może być zwolniony z tej opłaty. Mhm. Ten wniosek jest rozpatrywany przez, przez odpowiednie grono ekspertów, które, które jakby jest powołane przy danym funduszu. I jeżeli, nawet jeżeli pacjent zapłaci te 300 zł i jakby wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, to te 300 zł oddaje, dostaje z powrotem i dostaje odszkodowanie, które tam oczywiście jest określone w różnych widełkach. I co, jakby, co też nie znaczy, że pacjent potem nie może się domagać na jakiejś innej również formie również swoich praw. Tak? Ale to jest taki, można powiedzieć, bardzo szybki instrument do tego, żeby pacjent otrzymał odszkodowanie z systemu ochrony zdrowia za szkodę, która go tam spotkała. Yy, I to jest yy, tak, i to jest, jeżeli mówimy o, o, o funduszu, tak? A jeżeli mówimy o infolinii i o tym, co taki co, pa, yy, statystyczny pacjent tam dzwoniący, prawda. Yy, może uzyskać, no to bardzo często uzyskuje informacje, w jaki sposób może postępować właśnie, co należy zrobić, czy to, jest, czy to jest kwestia związana z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy to jest rzeczywiście kwestia naruszenia praw pacjenta, bo my sami mamy przecież przypadki takie, gdzie dzwonią do nas pacjenci, bo się nazywamy bardzo podobnie jak do Biura Rzecznika Praw Pacjenta e, i, i, no i są takie, no można powiedzieć, mocno... E, sytuacje budzące moją wątpliwość, tak na przykład, że miałem podany, nie wiem, podany zastrzyk i albo, albo pobierana była krew, no i zrobił mi się wylew, tak. No ja teraz trzeba odszkodowanie. Znaczy to, to nie jest naruszenie praw pacjenta. Czyli z takimi, bo właśnie chciałam cię o to zapytać, o przykłady takich naruszeń praw pacjenta. Bardzo często. Bardzo często pacjenci dzwonią ze wszystkim i, i rzeczywiście w dużej części, nieza, części niezadowolenie chyba wynika z tego, że jak będą nie uzyskali tej spodziewanej pomocy, w jakiejś tam reakcji, tak, no bo ustawa niestety, katalog praw pacjenta jest mocno ograniczony i jakby, no, jakby nie, do, nie dotyczy wszystkiego, co nas spotyka w systemie ochrony zdrowia, no ale też jakby na infolinii uzyska się tą informację, co można zrobić, no, a, a z czym jakby już nic nie poradzimy. Rzecznik, na pewno warto zgłaszać takie sytuacje do Rzecznika, ponieważ Rzecznik może podejmować interwencje i nałożyć na przykład na podmiot leczniczy 500 tysięcy złotych kary I, i są już naprawdę, mi się wydaje, tak? Ale to też tym karę ten podmiot płaci z naszych podatków, prawda? trochę błędne koło. No to zależy. Znaczy, no tak, dobrze, no, jeżeli jest enzoz tak, no, to, no to, to nie płaci z naszych podatków, tak, no bo, no, powiedzmy, jestem niezależnym zakładem opieki zdrowotnej, tak, ale jeżeli jest tak, czy samorządowym, tak, czy, czy powiatowym, to tak, to, to już jest rzeczywiście z naszych podatków. Nie chodzi o to, tak na dobrą sprawę. Chodzi o edukację też tego... No właśnie, bo chyba jednak lepiej by było... Dawcy. Lepiej. Bo, tak, ale to, to tak jak mówię, no, jeżeli nie będą te... te kwestie zgłaszane do rzecznika, no to, to nie będą podejmowane interwencje. No, do nas się była pandemia, prawda? Znaczy, pandemia się zakończyła, podam taki przykład, i napisała do nas pani, przesyłając zdjęcie, to akurat była przychodnia, mhm. tak, gdzie, gdzie była taka informacja, gdzie już wszystkie te restrykcje były oczywiście już anulowane, a była taka, taka, taka informacja, że pacjenci bez maseczki nie będą obsługiwani. Mhm. Ja już pomijam po formę Komunikatu, że co to znaczy, nie, nie będą obsługiwani. Przecież tak. pacjent to nie. To znaczy, my mówimy tak. bardzo często, że to klient jest, tak. Tak. No ale no, no, sprawa rzeczywiście jakby o tyle no, zbulwersowała, że przesłałem to do, do, do rzecznika praw pacjenta. Rzecznik praw pacjenta wysłał informację do placówki, no i po, po kilku dniach ta kartka po prostu zniknęła. To widać, że Działa bardzo dobrze i bardzo szybko, jeżeli, jeżeli jesteśmy, zdecydujemy się zareagować, ale chciałam Cię jeszcze zapytać o te przykłady, bo powiedziałeś, że często pacjenci zgłaszają zdarzenia, które absolutnie nie są łamaniem praw pacjenta. A w jaki sposób najczęściej w Polsce łamie się prawa pacjenta? Pomijam tą, te maseczki, ale dziś, właśnie w jaki sposób, jak ty to widzisz? Jak ty, jakie, jakie działania obserwujesz? Ja znowu, ja znowu tutaj myślę, się że tutaj świetnym rozmówcą będzie ktoś właśnie z rzecznika praw pacjenta, ponieważ to rzecznik praw pacjenta co roku składa w sejmie sprawozdanie z działalności biura rzecznika praw pacjenta, gdzie jest bardzo szczegółowo przedstawione ile było takich skarg, ile rzecznik podjął interwencji, czego dotyczyły te interwencje, czyli jaki na przykład jakiego artykułu ustawy. No, na przykład był taki raportnik, który przedstawiał właśnie naruszenie artykułu 20 ustawy o prawach pacjenta, czyli poszanowania, poszanowania prawa pacjenta do godności, intymności, szczególnie w szpitalach psychiatrycznych. Mhm. To jest bardzo, można powiedzieć, bardzo często niestety występujące, występujące yy, sytuacja, która, która, która dotyka pacjentów. No, ale, no mówię, to, to, to są sprawy bardzo różne, one, one dotyczą całego katalogu, więc ja bym to nie chciał wskazywać wprost, które. Do nas też, tak, trafiają bardzo często takie, takie informacje dotyczące, no, niedobrej komunikacji, na mm -hmm. przykład, jeżeli chodzi o pacjent, jeżeli chodzi o, na linii pacjent-lekarz. Tak, to Zachowania prawo. lekarza, zachowania pielęgniarki, zachowania pani rejestratorki. Więc takich spraw jest bardzo dużo, takich, można powiedzieć, ludzkich czynników, jak na przykład również brak. Możliwości do dzwonienia się do przychodni. My też mówimy o anulowaniu wizyt, ale bardzo często wiemy, że po prostu nie ma możliwości, żeby ten no tak, no anulował jak, ja mam, tą wizytę. jak mam anulować wizytę. Nie mogę się dzwonić. Dzwonię trzy dni i nie mogę się dodzwonić. Zarejestrować tak. się, się trzeba, bo e, też trzeba było dzwonić trzy dni i tu jest taka sam sama sytuacja. Sam jestem takim przykładem, że dzwoniłem trzy dni i po trzeciego dnia powiedziałem, nie, to jest ostatni raz, kiedy ja dzwonię. No właśnie. Dzwoniłem się. Ale... Więc no, znów ta wyrozumiałość e, dla siebie wzajemnie. Jeżeli chodzi o rzecznika praw pacjenta, to oczywiście postaramy się, żeby był naszym gościem i żeby na te Pytania, na które ty nie mogłeś odpowiedzieć, to, żeby. Nie to, że nie mogłem, ja bym po prostu nie chciał wprowadzać nikogo w błąd Oczywiście. jest od tego powołany specjalnie, specjalny urząd, tak, który, mhm. który jakby to jest jego kompetencja i, i jakby zrobi to najlepiej. Więc jak myślę, że wydaje, że tutaj takiego przejrzystego, przejrzystej informacji to będzie chyba najlepszy. Trochę sobie dzisiaj narzekamy na tą służbę zdrowia, szczególnie na tą służbę zdrowia, za którą płacimy my wszyscy. I zadam Ci pytanie, które przeczytałam na grupie pacjentów, ale to będzie takie trochę pytanie marudzenie bo tam jedna pani pisała, że jak to jest możliwe, że mój doktor, który pracuje w szpitalu powiatowym, kiedy ja do niego przychodzę, to on nie ma czasu, wizyta trwa 5 minut, jestem zbywana, a kiedy pójdę do doktora i pójdę do niego prywatnie do takiej pięknej kliniki, gdzie są ciasteczka na stole, to w ogóle to jest inny człowiek. I mówisz, powiedziałaś, że dziś w polskiej służbie zdrowia już nie tak bardzo chodzi o pieniądze, ale właśnie dlaczego jest to taka Dysproporcja między tym, co my możemy zrobić, kiedy, co, co służba zdrowia może dla nas zrobić, kiedy przychodzimy do lekarza prywatnie, a co dostajemy, kiedy przychodzimy na NFZ. Znaczy, nie, nie, zaczynamy się sprostować Dalej, niestety, chodzi o pieniądze. Nie chodzi o pieniądze, jeżeli mówimy tutaj o barierach, na przykład w pracy lekarza, pielęgniarki, tak, które, które tutaj były przez, przez lata bardzo często zgłaszane. A o pieniądze, niestety, zawsze chodzi. My teraz, na dobrą sprawę, na system ochrony zdrowia. Idzie dopiero w kierunku 7% PKB mhm. przeznaczonych na, na, na ten system. Mhm. NFZ dysponuje dzisiaj chyba budżetem 160 miliardów złotych, rocznym budżetem. No i w, tam, w tym są wszystkie świadczenia, w tym są wynagrodzenia, świadczenia właśnie. To, tam są leki, tam są może takie sanatoria, takie uzdrowiska, z których również korzystamy. Jak też na przykład wyroby medyczne, mhm. które, które również każdy z nas korzysta z wyrobów medycznych i, i na przykład nie ma nawet. Żadnej, nie, nie, nie ma pojęcia na ten, że, że na ten temat, że to jest wyrób medyczny. To też na jest, przykład? No, no, na przykład, no nie wiem, okulary. Mhm. To jest wyrób medyczny, tak? No tak, jest napisane, no to, jak jest reklama. To, to, to to... Dokładnie. Tych wyrobów medycznych jest bardzo wiele i jakby one też są częściowo finansowane z tych naszych składek. Mhm. Ale to no już nie będziemy w to może, może, może wchodzić, tylko jakby tutaj odnośnie tego, tego pytania. No, mamy dzisiaj takie dwie, można powiedzieć, Równoległe rzeczywistości, tak? no to jest publiczny system ochrony zdrowia i, i, i system, system prywatny. Chociaż w tym systemie prywatnym pewnie większość też z nas, może nie większość z nas, ale część z nas korzysta, e, również poprzez jakieś takie benefity, które są uzyskiwane w pracy, te karty takie do, do, do takiej czy innej sieci, już tutaj nie chcę nikomu reklamy robić. No to, to, to również nie, nie wygląda tak różowo, jakby nam się wyglądało. Tak. Jakby, 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 jakby nam się wydawało. Bo yy, i znowu najlepiej jakby tutaj przedstawiać pewne fakty na przykładach. Ja sam zawsze staram się, oczywiście. W ostatnim czasie już korzystać tylko i wyłącznie z publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ponieważ uważam, że jeżeli jest taka możliwość, płacę podatki, płacę na składkę zdrowotną, no to, to dlaczego miałbym. Które są dość wysokie też, prawda? Tak, Dla nas Polaków są dość wysokie. Dlaczego miałbym sam dobrowolnie się z tego, z tego systemu eliminować? Ale kiedyś tak nie było. Kiedyś po prostu no, uważałem, że, że naturalne jest, że jak zadzwonię sobie no, prywatnie. I, i zapłacę za, za poradę, no to, no to uzyskam ją szybciej. I wcale tak nie jest. Bardzo, bardzo często jest tak, bo ten system prywatny jest też tak dzisiaj już przeładowany tymi wszystkimi abonamentami, że oni też już tworzą tam różne rozwiązania. E, abonament taki, abonament złoty, abonament tak. E, e, są różne różne, różne jakby poziomy tych Lavele, abon tak. abonamentów. I jest jeszcze ten pacjent, który dzwoni z ulicy mm -hmm. i tak na dobrą sprawę też chce zapłacić, żeby skorzystać. Więc się okazuje potem de facto, że możemy czekać trzy tygodnie na wizytę, bo jeżeli jesteśmy w jakiejś tam sieci, może i skorzystamy sobie ze znanej lekarz, wejdziemy, prawda, i wybierzemy, dobra, ten dostępny i, i jest, tak? Ale jeżeli korzystamy w ramach abonamentu, to się może okazać, że musimy na przykład czekać trzy tygodnie. A jeżeli zadzwonimy do, do specjalisty, do, 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 do przychodni publicznej, no to na, ta pomoc będzie uzyskana w przeciągu tygodnia. I są warto takie, tak, warto i próbować. Są takie, tak, A są i... gdzieś informacje? Bo ym, ja czasem, kiedy wyszukuję jakiegoś lekarza, yy, właśnie poradni, to w internecie jest jakaś taka strona, która niby pokazuje, ile się czeka do lekarza, ale potem wiem, że te panie rejestratorki strasznie krzyczą, bo mówią nie, to nie są oficjalne informacje, które tam pani przeczytała na tej stronie. Yy, absolutnie my takich informacji nie podajemy. Czy w ogóle placówki medyczne gdzieś podają takie informacje? ile się no jaka jest spóka, kolejka jest, do jest, jest kolejkomat, bo ty mm -hmm. mówisz o kolejkomacie, mm -hmm. który jest na stronie NFZ-u. Sam nieraz bawiłem się tym urządzeniem bardzo, to, 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 to by było świetne, gdyby to działało. Naprawdę, bo wtedy byśmy mieli informację, gdzie ja do jakiego specjalisty, jak długo mam czekać, a gdzie na przykład nie, nie muszę czekać, ja mogę podjechać, tak tak. nawet te 50 kilometrów. Dokładnie. No a bardzo często jest tak, że po prostu do każdego specjalisty się czeka dwa lata i no i wtedy, dobra, no tutaj już może trzeba wydać trochę prywatnych pieniędzy, tak? Ale tak, to nie działa. I, I tutaj pani powiedziała, że to nie jest oficjalne, ale to tak trochę częściowo pani powiedziała prawdę, ponieważ rzeczywiście to yy, świadczeniodawcy mm -hmm. raportują te kolejki. Mm -hmm. A jak I raportują to, źle, to nie działa. Albo nie raportują, to nie działa. Prosta sprawa. I my to oczywiście też poruszaliśmy w, na spotkaniu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, które mieliśmy, yy, temat właśnie tego kolejkomatu. NRZ powiedzie, no stwierdził, że no niestety on nie ma narzędzi, żeby wymóc na, na, na świadczeniodawcach, żeby raportowali to zgodnie ze Stanem Rzeczywistym. to był jakiś system, na przykład, że no. wszystkie przychodnie pracują na jednym systemie informatycznym. Ja, ja ja myślę, ja myślę, to jest kolejna, kolejna rzecz, którą należałoby w końcu wyprostować, tak? I jeżeli mówimy o jakości, no to to powinien być też warunek udzielania tych świadczeń zdrowotnych w oparciu o jakąś tam jakość, tak? Czyli raportowanie do, do tego, tego systemu, ilu tych pacjentów rzeczywiście jest w tej kolejce. Ja wiem, że tam są jakieś techniczne problemy, świadczeniodawcy mają trochę takich problemów, które Wynikają też nie z ich złej woli, tylko z barier e, informatycznych. Tutaj, e, jeżeli chodzi o możliwość zgłaszania e, pewnych pacjentów, którzy na przykład pewna grupa może być zgłoszona, pewna nie, e, ponieważ jest poza jakoś tam. Nie wiem, ja szczerz, też to my, mi, się, mi się wydaje, że tak by tutaj należałoby e, zorganizować dobre spotkanie pomiędzy płatnikiem, czyniodawcami i żeby to w końcu raz na zawsze e, załatwić. E, ta, załatwić i, i żeby pacjenci mogli z tego korzystać, bo, bo to naprawdę by wiele zmieniło. Nasza rozmowa dobiega końca. Moglibyśmy. Miałam wypisane pytania, ale w ogóle jakby poszliśmy w zupełnie innym kierunku. Tyle rzeczy dla pacjentów, wydaje mi się, dzisiaj wyjaśniliśmy, że bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść do tego programu. I myślę, że Instytut ma bardzo dużo roboty na już przyszły rok, bo pewnie w ten, na ten macie już wiele planów, bo to, o czym powiedziałeś, o tych wszystkich rzeczach, które chcecie walczyć dla pacjentów, to są rzeczy naprawdę bardzo istotne, które na tego mojego pacjenta, który stał tam pięć godzin w kolejce do kardiologa, to myślę, że mają bardzo realny wpływ. Także mam nadzieję, że ci wszystkim pokazaliśmy, jak wiele robicie, ale chciałabym, żebyś teraz ty powiedział o trzech najważniejszych rzeczach, które mają zapamiętać dziś nasi słuchacze. Trzy rzeczy, o których my dzisiaj rozmawialiśmy. Takie najważniejsze dla nich. Zaskoczyłaś mnie teraz tym pytaniem. Mm. Bo ja uważam, że są ważniejsze rzeczy niż te, które rozmawialiśmy. Szanowni pacjenci, dbajmy o swoje zdrowie. Pamiętajmy o profilaktyce. 73% według naszego ostatniego badania osób nie ma informacji, brakuje im informacji na temat profilaktyki. Możecie zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu i poprosić go o skierowanie na badania profilaktyczne. To Wam się należy. Trzeba zapobiegać chorobom, a nie je leczyć, bo jak zaczynamy je leczyć, to często jest niestety już wtedy za późno. Mhm. Pamiętajmy również, że mamy swoje prawa. To, to, to nie jest fikcja. E, istnieje ustawa. Ustawa jest obowiązującym aktem prawnym. E, jest nowelizowana, powstają różne fundusze, z których również zachęcam, żeby korzystać. Jest infolinia Rzecznika Praw Pacjenta. E, ja rozumiem, że nie zawsze jakby ta kwestia, z którą zgłasza się pacjent, będzie rozwiązana, e, ale. To, to nie znaczy, że my mamy nic nie robić, tak? My, jako, my jako odbiorcy tych usług zdrowotnych, tak? No bo to taką sprawę my walczymy o, o, o tą jakość yy, może nie dzisiaj, ale, ale na, na jutro, tak, na za rok, yy, na za jakiś czas. Yy, no i trzecie, yy, bardzo wiele wątków, które tutaj jakby yy, poruszyliśmy. Yy, Pamiętajmy o kolejkach, pamiętajmy o tym, że jakby to od nas zależy też w jaki sposób kształtują się te kolejki. Bardzo, bardzo często wiem, że ten kontakt jest utrudniony z przychodnią. Postarajmy się, postarajmy się jeżeli jest to możliwe, odwołać i zaplanowaną wizytę i nie generować dodatkowych tutaj jeszcze tych, tych kwestii związanych z dostępnością doświadczenia opieki zdrowotnej. Ja myślę, że to ważne, żebyśmy byli społeczeństwem obywatelskim i żebyśmy myśleli o sobie wzajemnie, także będąc właśnie w tym systemie opieki zdrowotnej, wy wiele mówić o humanizacji medycyny jako instytut. I na koniec bardzo krótko zapytam Cię, czym dla ciebie jest właśnie humanizacja medycyny? No to jest takie holistyczne podejście do pacjenta jako człowieka, nie jako przypadku, podmiotowe traktowanie. To jest bardzo wiele czynników, które składa się na, to, na, to, na ten humanizm w medycynie. Wiem, że był już nasz prezes, ksiądz Arkadiusz, Nowak, tak. i mówi na pewno o tym temacie, e, więc dla mnie to jest jakby ta to to ludzkie. Gość, każdy gość jest pytany o humanizację medycyny. Bardzo A, piękne to, to... wypowiedzi tutaj e, padają, także zachęcam cię zawsze na końcu z humanizacją medycyny. gdzieś tu mnie złapałeś, że nie, 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 te, nie, nie zawsze oglądasz do końca. Nie zawsze tak słucham do końca. To jest takie, takie ludzkie podejście do, do pacjenta. I tego ludzkiego podejścia do pacjenta życzę wszystkim pacjentom, ale przede wszystkim też proszę o nie wszystkich lekarzy, którzy mam nadzieję, też nas dzisiaj słuchają, bo coraz częściej okazuje się, że właśnie nasz program trafia także do lekarzy, którzy dzwonią i mówią, że chcą tutaj przyjść. Także bardzo się cieszę, że coś tak rozwinęło. I bardzo Ci dziękuję za to, że Wy jako instytut zaangażowaliście się właśnie w ten projekt, który jest myślę, bardzo potrzebny i bardzo ważny. Także bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiaj i za cały program. na zgoda. Również bardzo dziękuję. Dziękujemy państwu za uwagę.